Chyba, że nie mogę doskoczyć i muszę gdzieś szukać na dole ziarenka prawdy, ale nie, nie, jednak nie muszę, widzicie? I teraz... mógłbym tam doskoczyć, no ale... ale nie. Więc trzeba poszukać gdzieś na dole tutaj, albo gdziekolwiek tego ziarenka, żeby tam się jakoś podsadzić. Tylko właśnie problem jest gdzie, skoro nie ma tutaj nigdzie ziarenka. Chyba, że o czymś nie wiem. Chyba, że... mam pomysł. A gdyby tak wziąć ziarenko stąd i wziąć tam ziarenko? Na pewno nie wiecie, o co mi chodzi, więc już wam pokażę, o co mi chodzi. Coś takiego. A, no widzicie, sprytne. A teraz zrobimy coś takiego, że pójdziemy wypluć to ziarenko tam i to weźmiemy tutaj i lecimy do góry. A, widzicie, pomysłowe, kurde. Pomysłowe. Nie ma co. Eureka, kurde, eureka. Jestem Einsteinem, kurde. Proszę bardzo, kurde. Teraz możemy się zabawić. Dobra, już tutaj mamy ogarniętą sytuację. Myk. Okej. Tutaj, tutaj, tutaj. Nice, nice, nice. Oj, teraz trzeba będzie, kurde, logicznie podejść do tego. Zuchu, oto dwa kolejne ziarenka, dzięki którym przejdziesz dalej. A jeśli możesz, weź to ze sobą. Tylko przeszkadza mi w kieszeni. Mam pewien pomysł, jak podejść do tego poziomu. W sensie do tej sekcji. Zróbmy tak, że weźmiemy sobie tutaj tak. O właśnie, tak? Znaczy, no nie do końca tak, no ale powiedzmy, że o to chodziło. No co wy dajecie, że teraz muszę z powrotem się cofać? Oh my god, ale zwaliłem sprawę. Dobra, o to mniej więcej mi chodziło. O to mi mniej więcej chodziło. Teraz trzeba sobie tutaj zostawić ziarenko. Właśnie tak. I teraz biorąc to ziarenko, tutaj wypuszczamy. I świetnie. Romeo, Romeo. Ach, gdzieżeś ty, mój Romeo? O, oto i Romeo. Proszę, weź to, już nie będzie mi potrzebne. Słyszeliście to przed chwilą, takie podgwizdywanie? Otóż ten sam dźwięk był przecież w Raymanie 1. Lol? Dobra, ścigamy teraz wazę, bo waza to jest teraz jedna z najważniejszych rzeczy, ponieważ prawdopodobnie tam będziemy mieli już wszystkie klejnoty dzięki temu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nic nie ominąłem. I będę mógł w końcu opuścić ten poziom. Nareszcie, nareszcie się doczekałem tego. 33, to jest dużo. Dużo żyć, dużo życiek. Dobra, chwila prawdy.
Jest! Mamy 100% w tym poziomie, mamy 100%, możemy stąd iść i ja to zrobię w trybie natychmiastowym. Mam dosyć tego poziomu, kurde! Trochę hipokryzja, ponieważ potem będziemy w innym poziomie pomagali tym ptakom, żeby tych glutków unicestwić, więc takie... No Spyro działa trochę na dwa fronty, bo nie ukrywajmy, ale on pomaga tutaj i przyjaciołom i wrogom, więc no, więc tea. W sensie w tym wypadku, jeżeli chodzi o te gluty i o ptaki. Elo owce, owiece, dawajcie mi kurde motyla. Dobra, trzeba znaleźć Scorch teraz. No, Scorch jest dosyć takim poziomem, który wolę też zrobić na początku. Żeby mieć go z głowy po prostu, żeby już nie wracać do tego poziomu, ponieważ to jest też... To jest taki nudnawy trochę poziom. Lubię nawet soundtrack, lubię nawet tam zadanie, no ale... Orientalny pałac, to chyba właśnie był Scorch, tak, z tego co pamiętam. Chyba tak. Widzicie, polskie nazwy czasami mnie też zmylają. Potrafię mnie zmylić. Póki co mamy 5 poziomów zaczętych na 11, więc... Czas na 6 poziom, czyli orientalny pałac, zwany chyba jako Scorch. I tutaj chyba będzie japońska nazwa, o ile jakaś jest na Scorch. Więc sprawdźmy to, czy na pewno to był Scorch. Tak, to jest Scorch. Więc tak, jest to poziom, który jest połączony z poziomem Shady Oasis. We wcześniejszym demo nazwa tego poziomu była następująca, czyli Scorch Dunes. Z kolei Shady Oasis nazywało się Scorch Oasis. Tło Scorch widoczne w portalu wykorzystuje brązowe wydmy, a sam poziom posiada żółte wydmy. Zostało to naprawione w wersji PAL, czyli europejskiej. Nawet po ukończeniu wyzwania Hunter's Barrel of Monkeys, małpy będą się odradzały na drzewach i nadal będą rzucać orzechami kokosowymi w Spyro. A ostatnią ciekawostkę wam opowiem zaraz. Tylko najpierw skupmy się na zbieraniu klejnocików i zaraz sobie tutaj porozmawiamy z tą dziewczynką, która pewnie ma nam dużo do powiedzenia. Tak sądzę. I tak, tutaj wrogami będą małpy, wielbłądy, które stoją w miejscu i w sumie nic nie robią. No i Riptoki w strojach arabskich. Bo czemu nie? Elo Spyro, mój brat Randel i ja mieliśmy razem wysadzić ten zamek, ale schwytali go źli żołnierze i ja utkwiłam tutaj. No elo Greta. Ogólnie jest jeszcze możliwe przejście przez większą część poziomu za pomocą glitcha z podwójnym skokiem. Spyro może to zrobić poprzez podwójne przeskoczenie do obszaru w prawym górnym rogu pierwszego masztu flagowego, a następnie podwójnie przeskoczenie z drugiego końca obszaru do zamku. Po wejściu nie może się wydostać, chyba że najpierw podniesie trzeci maszt flagowy. To są jakby wszystkie ciekawostki, tak swoją drogą. Jeśli blokuję przejście, wydostanę się stąd, uratuję Handela i dokończymy naszą sekretną misję szpiegowską. Handela, kurde, Huntera, ja pierniczę. No ale tak, to są wszystkie ciekawostki, jeżeli chodzi o Scorch. I tak przyznam się, że tą ostatnią akurat przeczytałem, ponieważ... wiecie. Bo tak, resztę staram się wam z pamięci mówić, ale tą przeczytałem dlatego, że była dosyć długawa, a zapamiętanie jej tak na pamięć, no trochę byłoby ciężkie. No ale w każdym razie wszystko opiera się na tym glitchu z podwójnym skokiem, który
No, jest niedostępny w Reignited Trilogy. Ale natomiast w normalnym Spyro jest dostępny. Więc możecie ten glitch wykorzystać w normalnym Spyro. Jej! Czy jest jeszcze jakiś poziom, który wolę zrobić przed tymi moimi ulubionymi? Chyba to był ten Magma Cone. Mimo że Magma Cone lubię, to jednak wolę go też wliczyć w poziomy, które są takie. No bo Magma Cone jest dosyć też taki długawy i no, taki też przymulający pod koniec. Tak jak zresztą ten poziom i Zephyr i te poziomy, które wymieniłem. Ale animacja otwierania się drzwi mi się podoba. Taka fajna jest. W ogóle ile mamy już procent gry? 49, prawie kurde połowa. Może dzisiaj będziemy mieli, chociaż na 100% dzisiaj będziemy mieli połowę gry za sobą już. Zawalarskiego zoo uciekły małpy. Wysłali mnie tu, bym je wyłapał. Ale skubany rzucają kokosami i to boli. Czy możesz mi pomóc? Świetnie! Zaszarżuj na drzewo, zanim we mnie trafią. Kiedy zaczną spadać, będę je łapał. Za mną! No dobra, niech ci będzie. Co z tego, że one się i tak potem odrodzą? Dawaj, dawaj. Au! Wygląda na to, że potrzebujesz kolejny. Świetnie! Czułem, że tak będzie. Czułem, że tak będzie. No dawaj, szybko. Dzięki za pomoc, Spyro. Proszę, weź to. Zabrałem ją jednej z małp. Widzicie, wolałem się trochę wyciszyć w tym wypadku, ponieważ raz, że posłuchaliście sobie trochę tego soundtracku, który jest nawet fajny, a dwa, że po prostu nie miałem za bardzo co do powiedzenia na temat tej misji. Jeśli chodzi natomiast o moje wspomnienia z tym poziomem, no to mówię, poziom bardzo mnie przynudzał i był to jeden z takich nudniejszych poziomów. Dlatego zawsze wolę go robić na początku, ponieważ te najgorsze poziomy wolę na początku robić, żeby potem te najlepsze robić właśnie. Te, które są bardzo fajne, które nie są takie nudne, które mają fajne soundtracki, fajny klimat, wiecie o co chodzi. Są osoby, które lubią na przykład ten poziom i mnie to trochę nie dziwi, ponieważ no ma fajny taki klimacik, ale jest trochę nudnawy też, muszę przyznać. I teraz dużo skarbu mamy. Dużo klejnocików. To wszystko będzie moje i w sumie to jest moje. Zaraz mamy tutaj kurde 300, więc będziemy mieli zaraz 2/4 lub 3/4 klejnotów zdobyte. Muszę się trochę bardziej przybliżyć, ponieważ no się za bardzo oddaliłem. Za wygodnie mi się siedzi, powiem szczerze wam.
I tak celowo powiedziałem na odwrót, zamiast powiem wam szczerze, celowo to zrobiłem, celowo, bo ja lubię trochę se poprzekręcać. Czemu w ogóle ci ziomkowie wyglądają jak Thanos? Tylko w trochę takiej upośledzonej wersji. Tak mi trochę Thanosa przypominają. Okej. 35! Jej! Fajny wynik. W sumie to mogę z wami tak trochę pogadać na luźny temat, więc opowiedzcie jak tam u was w szkole. Bo dzisiaj już macie pierwsze zajęcia, bo 3 września to już jest ten, wtorek. Wczoraj mieliście rozpoczęcie, dzisiaj macie już pierwsze zajęcia, więc opowiedzcie o waszym planie lekcji, co tam ciekawego w szkółce. Czy stęskniliście się trochę za szkółką, czy nie? Pewnie większość powie, że nie i chciałoby wiecznych wakacji, ale uwierzcie mi, znudzilibyście się tym. Spyro, potrzebujemy flag na dowód, że misja się powiodła. Ale parszywy dżin nie przestaje ich kraść. Jeśli dasz radę go rozwalić, odzyskasz flagi. Mój szpiegowski pierścień mówi, że supermoc powinna pomóc. Spoko, pomogę ci, tylko zaraz. Najpierw chcę tutaj porozmawiać sobie z ludźmi, którzy będą potem to oglądać. Hehe. Pewnie byście się po czasie znudzili, uwierzcie mi. To tak się mówi, że każdy by chciał wiecznych wakacji, ale w rzeczywistości byście się nudzili już po jakimś czasie. Niestety, nic nie może trwać wiecznie, że tak powiem, w tym wypadku. Co za dużo, to niezdrowo. O, to będzie fajne przysłowie. Gdzie jest ten dżin? A, on będzie tam na początku, okej. I tam są jeszcze klejnoty, które zgubiłem. Więc trzeba zabrać te klejnoty. Tam przy tych małpach. O kurde, ty, tam zostawiłem klejnoty. Co za akcja. Co za akcja, myślałem, że ja w sumie zebrałem je. I tu jeszcze, kurde. 400 na 400. Nice! Nice one! Teraz możemy już tylko orby i talizmany zdobywać. Widzę tam tego, kurde, popaprańca, popapranego dżina. Tego dżima jednego, który w Biedronce pracuje. A jest w tej gierce, nie wiedzieć czemu. Zmontowany, kurde. A więc masz chrapkę na flagę, co smoku? Do tego wybuchowego tanga trzeba dwojga! I jazda! No okej, okay. Jim, opowiedz jak tam w Biedronce. Opowiedz Jim jak tam, kurde, opowiedz Jim jak tam spanie na kiblu. Chcę wiedzieć. No naprawdę, serio, dobra. Trzeba to zrobić. Zaszarżujemy trochę i teraz zostanie tak. Widzicie, ale mnie udupił, kurde, głąb. Kurde, widzicie? Nawet skoczyć nie mogę, kurde, tam, na lewą stronę. No dawaj. A, widzicie, nawet go zestrzelić nie mogę. No dawaj, kurde. Chociaż to byłoby zbyt proste, gdybym mógł sobie tak o go zestrzelić. Uwierzcie mi, to byłoby zbyt proste. Jedną flagę mamy. Świetnie, ale ciągle... Tak, ciągle brakuje dwóch flag, domyślam się. Nie musisz mi o tym mówić.
ciągle ganiasz za flagami, smoku? No, a ty nie patrz tak na mnie pokardliwie i nie mów do mnie w taki sposób, takim tonem. Bo mam prawo. Taka jest moja misja. Muszę od ciebie te flagi, kurde, odebrać. Gnojku mały. No to, to już się nudne robi, naprawdę, serio. Wiecie co, widzimy się tam, gdzie zginąłem sobie. Okej. Powiedzmy, że jestem z powrotem. Kula, czemu ty lecisz w moją stronę? Kula daje fula. Tym, tym, tyryryn, tyn, tyryryn, tyn, tyryryn, tyn, tyryryn, tyn, tyryryn, tyn. Jesteś już blisko, została ostatnia flaga. Co ty nie powiesz, kurde, handel. No już właśnie lecimy do tej ostatniej flagi, a raczej do tego Jima, tego fakera z Biedronki, który ma w sobie te flagi, a raczej, no może nie w sobie, ale ma te flagi i on nie chce się nimi podzielić nawet. Skambak jeden, niewychowany gbur! Tak, to jest tekst od psa Gambita. Z tym niewychowanym gburem. Ale w sumie jest takim gburem niewychowanym. Ostatniej flagi nie zdobędziesz tak łatwo, fioletowa gadzino! No to ja jestem gadzina, a ty jesteś, kurde... Nie wiem. Ty jesteś koleś z wodogłowiem w dupie. I co? Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Jest! Udało się! Winszuję, agencie Spyro. Jak możemy ci się odwdzięczyć za pomoc? Może przyjmiesz kulę, którą znalazłem w piasku? Dzięki, dzięki. Dziękuję. Spyro, byłbyś świetnym szpiegiem. Teraz razem z handlem możemy dokończyć misję. A ty możesz wziąć ten talizman. Układłam go żołnierzom, gdy nie patrzyli. Dobra, mamy poziom ukończony w 100%. Udało się. 6 poziomów na 11 ukończonej. Mamy 52% gry. God damn it. Dobra, idziemy stąd. Serio. Ooh.